Nówka sztuka, RK 410, topline, czyli kabina najwyższa, Euro 6 i loadek, czyli nisko zawieszony pojazd przystosowany do ciągania naczep typu mega. Naczepy mega, czyli wyższa, że tak powiem, zabudowa, możliwość załadowania wyższych ładunków nawet do 3 metrów, przez co naczepy megi mają też małe koła i są niższe i trzeba się pod nie wpiąć takim właśnie niskim ciągnikiem. Troszeczkę konstrukcja się tu tam zmienia. W tym przypadku na przykład zamiast akumulatorów w tym miejscu wylądował tutaj zbiornik z powietrzem, bo to wszystko się trzeba troszeczkę inaczej wtedy rozmieścić. W Levat Blue mamy teraz tutaj w Scania. Zbiornik jest tam, taki podłużny pod tą platformą. Siodło z nakładkami teflonowymi. Zabezpieczenie zbiorników. Tu w tym przypadku akurat zabezpieczenie smoka. Tutaj zabezpieczenie wlewu. Tam jest takie sitko. Akumulatory znalazły się tu. Mogły tam, no ale niestety w związku z tym, że trzeba było to spłaszczyć trochę, no to przeniosły się tutaj baterie. Samochód dodatkowo posiada asystenta linii. To jest kamerka, która właśnie rejestruje dane podczas jazdy i dzięki której możemy, że tak powiem, wykrywa te pasy na jezdni i dzięki której ostrzega nas w przypadku zjechania, wjechania na taki pas. To jest jeszcze dodatkowo taki czujnik radarowy odległościowy, dwie tablice, jedna ADR, druga Wasty, te odpady. Także auto przygotowane również do transportu takich ładunków. W środku co tam wiele. W Scania nie byliśmy już. Ostatnio byliśmy w Scania. Euro 5 bodajże, tak? Zobaczymy co mamy tutaj. Czy coś się tu pozmieniało? Wiele się tu nie zmieniło na pierwszy rzut oka. Noweczka sztuka. O, tego nie pokazywałem jeszcze. Tu mamy taki stoliczek, o, cyk. Można sobie śniadanko jakieś zrobić. Niewielkie. No, tutaj przybył ten przycisk asystenta pasów. Co poza tym? Scania jak Scania. Ta łyżeczka oczywiście. Folika, wszystko nowe. Kurczę, ja tak ogólnie nowym samochodem bardzo nie lubię jeździć, bo te zapachy mnie drażnią, te zapachy nowości, tych farb, tego wszystkiego, tych konserwatorów. No, wolę takim jeździć, taki już troszkę, żeby był przejana ta kabina. No ale dobra. Niech będzie.